naszym studiu Renata Durda, kierowniczka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda pandemia w słuchawce Niebieskiej Linii? Bardzo zmienił się świat przemocy w ostatnich miesiącach? No właściwie koronawirus zapchał nam te słuchawki, czyli nawet wtedy, kiedy one działały cały czas i wydawało nam się, że już więcej telefonów się nie zmieści w poradni telefonicznej, to okazało się, że może się zmieścić jeszcze więcej i że te telefony mogą dzwonić 24 godziny na dobę, bo szanse na rozmowę osoby, które są zamknięte w domach ze sprawcami przemocy, mają czasami tylko wtedy, kiedy sprawca śpi. Ile osób w Polsce doświadcza przemocy domowej? Tego nie wiemy i to jest bardzo interesujący problem, ponieważ od lat organizacje i instytucje też międzynarodowe się dopominają o to, żebyśmy znali tę liczbę, a nie jesteśmy w stanie w Polsce nawet policzyć, ile osób ginie z powodu przemocy w rodzinie. Ale są policyjne raporty, które pokazują, że w ostatnich latach na przykład liczba ofiar przemocy domowej spada. Tak, ale pamiętajmy o tym, że po pierwsze to są raporty policyjne, czyli one mówią, ile razy policja była zaangażowana w tego typu sprawy, a nie każdy chce angażować policję. Po drugie, raporty policyjne mówią o tym, ile razy policja zdiagnozowała problem przemocy w rodzinie, odróżniając go na przykład od zwykłej awantury domowej, bo wtedy on już się nie mieści w statystykach, a na przykładzie osób, które zmarły i wydawałoby się, że no, tu już mamy zero-jedynkową sytuację, bo tutaj nie można powiedzieć, że to była awantura albo przemoc. No, tu mamy osobę, która straciła życie. W statystykach nie ma na przykład takich sytuacji, kiedy sprawca przemocy sam po zabiciu swojej ofiary targnął się na życie, ponieważ te sprawy z powodu śmierci sprawcy nie nabierają dalszego toku i w związku z tym nie odzwierciedlają się w statystykach. To już teraz na rmf24.pl będziemy sprawdzać, kto dzwoni na niebieską linię i z jakimi problemami się zmaga. Na niebieską linię dzwonią przede wszystkim kobiety. Jakie są proporcje, jeśli chodzi o telefony? One się trochę zmieniają. Niebieska linia istnieje od 25 lat i na początku właściwie dzwoniły same kobiety praktycznie. Oczywiście dzwonili także świadkowie przemocy i to mogą być także mężczyźni, choć z naszej obserwacji wynika, że częściej kobiety także jako świadkowie przemocy, przemocy domowej są bardziej wrażliwe i one pierwsze reagują. Teraz myślę, że ponad 10% osób dzwoniących ma płeć męską. Ale to są mężczyźni ofiary czy mężczyźni świadkowie? W tej kategorii, w której mówimy o osobach pokrzywdzonych przemocą, czyli są to osoby, które doświadczają przemocy. Staramy się też unikać słowa ofiara, bo w języku polskim ono jest takie dosyć stygmatyzujące i ludzie nie chcą być ofiarami, w związku z tym raczej mówimy o osoby doznające przemocy czy doświadczające przemocy w rodzinie. To w tej kategorii rzeczywiście około 10, czasami 12% osób, jak patrzymy na roczne statystyki, ma płeć męską. Wśród świadków przemocy już więcej jest mężczyzn, ale też musimy pamiętać o tym, że mężczyźni tu występują też w takiej roli, w której można powiedzieć, nie zawsze sprawcą przemocy wobec mężczyzny jest kobieta. Bo często tak myślimy, że jeśli kobiety doświadczają przemocy, to sprawcą jest mężczyzna. Jeśli mężczyzna doświadcza przemocy, to kobieta stosuje przemoc. No to jeśli dzwoni na niebieską linię mężczyzna, który doświadcza, doznaje przemocy, to z czyjej strony jej ojca, doświadcza? Syna, wnuka, brata, innego mężczyzny z systemu rodzinnego. Także oczywiście kobiet. Mogą to być matki, mogą to być wnuczki, córki, czy partnerki, małżonki, ale ta kategoria, kiedy to mężczyzna, mąż czy partner doświadcza przemocy ze strony swojej żony czy też partnerki, wcale nie jest taką dużą kategorią. A na niebieską linię często dzwonią seniorzy, osoby starsze, które doświadczają przemocy ze strony swoich dzieci? Od kilku lat tak, ale to jest bardzo żmudna praca edukacyjna i dużo kampanii społecznych w tej sprawie, które się odbyły, ponieważ wciąż jest tak, że seniorzy uważają, że oni się przyczynili do tego, że ich dzieci czy ich wnuki zostały źle wychowane i dlatego być może oni doświadczają przemocy od tego młodszego. Dokładnie. Czują się winni oraz wstydzą się tego oraz boją się, jakie konsekwencje spotkają ich dzieci czy wnuki z tego powodu. Starsza osoba mówi, no i co, będę donosicielem na własne dziecko, żeby ono poszło do zakładu karnego? To niemożliwe. Przecież ja kocham to swoje dziecko, nawet jeśli doświadczam przemocy. To czego szukają ci, którzy dzwonią na niebieską linię? Jakiego rodzaju wsparcia oczekują, potrzebują?
W pierwszym kroku życzliwego ucha, czyli kogoś, kto życzliwie wysłucha i nie będzie poddawał w wątpliwość, że to, o czym opowiadają, być może nie jest prawdą. Kogoś, kto uwierzy. Bardzo wiele osób mówiło o tym, czego doznaje osobom z otoczenia i słyszało, może przesadzasz, może do końca to nie jest tak, to niemożliwe, to taki fajny facet, więc to niemożliwe, żeby on to robił. I często te osoby mówią, nikt mi nie wierzy. Więc po pierwsze potrzebują tego, żeby ktoś im uwierzył i życzliwie wysłuchał. Po drugie potrzebują zrozumieć, co to jest za sytuacja. Bardzo wiele osób mówi, ja nie wiem, czy słusznie dzwonię, bo nie wiem, czy to, czego doświadczam, to jest przemoc. I dla nich czasami jest zaskoczeniem w ogóle to, że są ofiarami przemocy. No i na końcu oczywiście potrzebują pomocy, żeby wyjść z tej sytuacji, żeby ktoś powstrzymał sprawcę. Ta niewiedza, czy ta niepewność, czy się doznaje przemocy, pewnie raczej dotyczy przemocy psychicznej, nie fizycznej. Bo także fizycznej. Tak? Można doznawać przemocy fizycznej, nie wiedząc, że się jej doznaje? Tak, ponieważ sprawca mówi... To jest kara, bardzo słuszna kara. Przecież jesteśmy ćwiczeni w tym jako dzieci. Jeśli nasi rodzice stosowali kary fizyczne w procesie wychowywania nas, to mówili, dostajesz klapsy, bo zawiniłeś czy zawiniłaś. To jeśli nasz partner potem mówi, gdybyś tego nie zrobiła, albo gdybyś to zrobiła, bo siedziałaś i piłaś piwo zamiast ugotować obiad, to ci się należy. To ona mówi, no, należało mi się. To nie ma znaczenia, że ona fizycznie została uderzona. Ta osoba doznająca przemocy jest przekonana o tym, że sprawca miał rację, bo on to podkreśla, że to jest słuszna kara za to, co ona zrobiła. A propos sprawca, bo spoglądam na statystykę i widzę, że wśród telefonów na niebieską linię jest też pozycja rozmowy z krzywdzącymi. Też sprawcy też dzwonią na niebieską linię? To są dwie grupy osób. Jedna grupa osób dzwoni po to, żeby się dowiedzieć, jak uniknąć konsekwencji, czyli już się coś zaczęło, już była policja w domu, już jest jakaś informacja, wezwanie na przesłuchanie, jakaś informacja o tym, że coś się kłębi nad głową tego sprawcy i on dzwoni po to, żeby spytać, co właściwie może go spotkać i czy to jest realne, czy go to rzeczywiście spotka, bo w Polsce niewielu sprawców przemocy w rodzinie ponosi konsekwencje tego, co robi. Druga kategoria osób, i ta jest najbardziej interesująca i obiecująca, to są osoby, które mówią, w moim życiu idzie coś nie tak, jakbym chciał. Żona mówi, że się ze mną rozstanie, rozwiedzie, dzieci się mnie boją, cała rodzina jest przeciwko mnie, robię coś nie tak, ale nie potrafię sobie z tym poradzić, ponoszą mnie nerwy. Ja sobie obiecuję, że nigdy ich nie uderzę, po czym znowu się wydarza ta historia, puszczają mi nerwy, ja znowu to robię. Co zrobić, żeby przestać to robić? Czy jest coś, co łączy sprawców przemocy? Jakaś cecha, która pojawia się zawsze, czy prawie zawsze, kiedy próbujemy stworzyć portret taki psychologiczny sprawcy przemocy? Właściwie nie ma, ponieważ każdy może zostać ofiarą przemocy i sprawcą przemocy. Mówimy o tym, że to jest bardzo egalitarne, takie równościowe zjawisko i tutaj nie ma znaczenia to, jaki mamy stan konta, ani jaka jest nasza sytuacja życiowa czy osobista. Ale jest pewna cecha, która rzeczywiście łączy osoby, które stosują przemoc w rodzinie. To są osoby, które najczęściej z jakiegoś powodu boją się utracić władzę i kontrolę. Tylko wtedy, kiedy mają władzę nad innymi osobami i sprawują kontrolę nad zachowaniami tych pozostałych osób, czują się pewnie. Kiedy tracą tą kontrolę, czują, że jest coś nie tak i czują się same zagrożone. No i wtedy sięgają po jakieś drastyczne środki, które by przywołały do porządku tych domowników. A jak często alkohol jest jest przyczyną przemocy domowej? Alkohol jest bardzo widocznym czynnikiem, który towarzyszy przemocy, bo jest najczęściej głośny. Mówię o głośnym zachowaniu osób, które piją alkohol. Wtedy sąsiedzi słyszą, bo jest awantura, bo ta osoba nie panuje nad swoimi zachowaniami, więc także to, co robi, jest dosyć spektakularne. W statystykach policyjnych alkohol w około 70% towarzyszy interwencjom policji związanym z przemocą w rodzinie, ale w statystykach niebieskiej linii już tak nie jest. Tylko jakieś 30% spraw zgłaszanych do nas to są sprawy, w których osoby, które dzwonią, mówią o tym, że tak, alkohol jest też problemem przemocy w rodzinie. Bo te sprawy nie są głośne, nie słychać ich tak jak przy alkoholu. Dokładnie. Powiedziała pani, że każdy z nas może być i sprawcą, i osobą doznającą przemocy. No właśnie, przemoc psychiczna to jest coś, co może dotknąć naprawdę każdego z nas? Każdy z nas może stać się ofiarą? Bo, używając znów tego słowa, którego nie chcę używać. Ja myślę, że nawet tak jest, że w swoim życiu każdy z nas doświadcza takich sytuacji,
czy wtedy, kiedy był dzieckiem, czy wtedy, kiedy był młodym dorosłym, czy kiedy sam jest dorosły. Pytanie jest tylko zawsze takie, jak sobie radzimy z tą sytuacją. Są osoby, które jasno stawiają granice i jeśli ktoś wchodzi w te granice, obraża, znieważa, manipuluje, mówią stop, nie pozwalam na to, żebyś to robił, czy żebyś to robiła. I są osoby, które są tak przez swoich najbliższych przyzwyczajone do tego, że tam ktoś bez przerwy w ich granice wchodzi, że nie potrafią powiedzieć stop. Pytanie, gdzie jest ta granica? Bo gdzie jest granica między ocenianiem, krytykowaniem, a przemocą psychiczną? Da się ją jasno narysować i jasno pokazać? Wszędzie tam, gdzie ta druga strona, ta, która jest atakowana, krytykowana, oceniana, ma poczucie krzywdy i tego, że ktoś nie robi tego w dobrej wierze, czyli nie chce mi udzielić informacji zwrotnej, że mogę coś robić inaczej albo że robię coś źle, tylko wyraźnie chce mnie ukarać za to, co ja robię lub też czego nie robię, bo pamiętajmy o tym, że czasami to jest tak, że sprawca mówi, powinnaś zrobić to, tamto i siamto, a tego nie robisz i mi się to nie podoba, masz to robić. Pytanie, no jeśli nie ma reakcji, która wyraźnie pokazuje, że ta granica została przekroczona, to ten, który tę przemoc stosuje, może nawet nie wiedzieć, że granicę przekroczył. Ja myślę, że większość z nas o tym wie. Znaczy, mówimy tutaj o takich subtelnościach, kiedy rzeczywiście sytuacja jest taka na pograniczu. I wtedy rzeczywiście czasami ocena osoby doznającej przemocy, stosującej przemoc może się różnić. Ale w większości przypadków to naprawdę nawet obserwator nie ma wątpliwości co do tego, że zostały granice przekroczone. No dobrze, no on mówi, ty idiotko, do niczego się nie nadajesz. Jak powinna zareagować kobieta w takiej konkretnej sytuacji? Nie pozwalam, żebyś mnie obrażał. Nazywanie kogoś idiotką z całą pewnością nie jest udzielaniem informacji zwrotnej. No i sytuacja się powtarza raz, drugi, trzeci, pięćdziesiąty. Kobieta mówi, odejdę, jeśli będziesz dalej tak robił, a potem nie odchodzi. To jest pewien problem wynikający z tego, że jeśli chcemy coś zmienić w naszym otoczeniu, mamy trzy kroki do zrobienia. Pierwsze to jest zakomunikowanie, że nie godzimy się na takie zachowania, czy to, co nas spotkało, jest dla nas nieakceptowalne. Drugi krok to jest to, że mówimy, co zrobimy, jeśli ktoś nadal będzie to robił. A trzecim krokiem jest zrobienie tego. Bardzo wielu ludzi w różnych sytuacjach grozi zrobieniem jakiegoś kroku, ale nigdy tego nie robi. Mówimy, rozwiodę się z tobą, zabiorę ci dzieci, zgłoszę to na policję, pójdę do sądu, ale tego nie robimy. No to sprawca przemocy po pewnym czasie już wie, że to są groźby, które są kompletnie nierealizowane. Problem tylko polega na tym, że to, co się dzieje między sprawcą a ofiarą, sprzyja temu, aby osoba doznająca przemocy w rodzinie miała tak zwaną wyuczoną bezradność. Czyli ona rzeczywiście jest przekonana o tym, że rozwiedzenie się, czy odejście, czy zgłoszenie tego na policję i tak niczego nie zmieni. Więc ona tym grozi, ale sama w rzeczywistości nie wierzy, że to mogłoby przynieść jakiekolwiek efekty. Albo ma nadzieję, że sytuacja się jednak zmieni, bo pojawiają się te tak zwane miodowe miesiące, czyli po czarnych dniach pojawiają się te słoneczne, które mogą dawać nadzieję, że jednak będzie tak, lepiej. Tak, to też właśnie charakterystyczne dla przemocy, że ona ma takie cykle i jest ten cykl, który mówimy wybuchu agresji. Wtedy jest awantura, jest głośno, coś się dzieje, są rękoczyny, a potem jest okres miodowego miesiąca, tak zwany, czyli sprawca przeprasza i mówi, że tego więcej nie zrobi. Ofiara mu wierzy, ponieważ jest przekonana o tym, że przecież ten człowiek, którego jak poznała i się w nim zakochała. To był zupełnie inny człowiek. To był fantastyczny człowiek. I on mówi, że on będzie taki już. To pierwszy powód. Drugi powód jest taki, ludzie mają ze sobą bardzo dużo wspólnego po jakimś okresie wspólnego życia. Wspólne dzieci, wspólny majątek, ale też dalszą rodzinę. To nie jest tak, że jesteśmy samotnymi wyspami. Ludzie mają babcie, ciocie i to są babcie i ciocie moich dzieci także. To nie jest tak prosto, żeby się rozstać. Nie wspomnę już oczywiście o kredytach bankowych, które często jeszcze bardziej nas ze sobą wiążą. Proza życia. A często jest tak, jak w przypadku seniorów, że ci, którzy doznają przemocy, usprawiedliwiają, próbują tłumaczyć tych swoich oprawców? Często są to słowa, które są powtarzane za tym, co mówi sprawca. Czyli mówi, gdybym był trzeźwy, to bym tego nie zrobił. Gdybym nie był zdenerwowany, to bym tego nie zrobił. Gdybym lepiej rozumiał sytuację, to bym tego... I tak dalej, i tak dalej. A ta ofiara często mówi, no właśnie, gdyby nie był pijany, gdyby lepiej rozumiał sytuację, gdyby nie był zdenerwowany, to by tego nie zrobił. Ale też sama szuka usprawiedliwienia, bo ludzie chcą wierzyć, że świat jest co do zasady dobry
i inni ludzie też są dobrzy. Więc jeśli widzę, że inni ludzie się źle zachowują, to raczej mam tendencję do tego, żeby powiedzieć, zachowali się tak, ale nie są złymi ludźmi, zwłaszcza jeśli to jest ktoś bliski. Czyli on to zrobił, to prawda i to było złe, ale generalnie to jest dobry człowiek i wierzę, że jest w stanie się poprawić. A czy ktoś, kto wychowywał się w przemocowym domu, w swoim dorosłym życiu szybciej obroni się przed przemocą, czy przeciwnie, zderzy się z tą przemocą i powieli schematy ze swojego domu rodzinnego? To dwa scenariusze zdarzeń. Są osoby, które przy pierwszym dzwonku już wiedzą. To jest dzwonek ostrzegawczy i ja już wiem, co będzie potem. Natychmiast reaguję i nie dopuszczam do rozwoju tej sytuacji. I są osoby, które czują się totalnie bezradne, czyli wchodzą w te same buty, w których były w dzieciństwie. Ja jako małe dziecko nie miałam żadnego wpływu na to, że mój tato bije moją mamę. W związku z tym, kiedy mnie to spotyka, natychmiast wchodzę w te buty małego dziecka i myślę sobie, nie mam żadnego wpływu na tą sytuację, nie mogę nic zrobić, jestem bezradna. I wtedy staje się jeszcze lepszą, mówiąc w cudzysłowie, oczywiście ofiarą. Ale możliwy jest także ten scenariusz, kiedy mówię, no nie, to nie są moje buty, one są już na mnie za małe, ja teraz jestem w butach dorosłego człowieka i teraz mogę się obronić. To wejdźmy w buty tego dziecka, które obserwuje przemocowy dom. Czego ono się uczy, patrząc z dnia na dzień na tę sytuację? Że bycie sprawcą jest fajne. Że to, że ma się wpływ na to, w jaki sposób zachowają się inni ludzie, daje siłę, bo sprawca to jest człowiek, który ma sprawczość. Władzę. Ma władzę, ale też wpływa na zachowania innych, tak żeby one były dobre dla niego. Więc bycie sprawcą jest fajne, bycie ofiarą nie jest fajne, ale też to jest taka nauka, która mówi o tym, ale ta ofiara nie ma na to wpływu. Czyli jeśli znajdę się w takiej sytuacji, to też nie będę mieć na to wpływu. To często zdarza się tak, że obserwując dzieci, na przykład w szkole, docieramy do przemocowego domu? Zawsze tak jest. Nie ma takiej możliwości właściwie, żeby widząc pewien zestaw zachowań dziecka, oczywiście to nie jest jedno zachowanie najczęściej, tylko jest ich tam pewien zespół, żebyśmy to pomylili z czymkolwiek innym. Jeśli ktoś decyduje się to przerwać, uciec z domu przed sprawcą przemocy, jaką pomoc oferujecie? My możemy oferować oczywiście tylko taką pomoc, jaką organizacja pozarządowa jest w stanie w ramach projektów, które realizuje w danym momencie, zaproponować, ale bardzo wiele organizacji pozarządowych proponuje bezpieczne miejsce schronienia. My jako Niebieska Linia nie proponujemy sami bezpiecznego miejsca schronienia, ale możemy finansować te bezpieczne miejsce schronienia, możemy też pośredniczyć w poszukiwaniu takich miejsc schronienia, które są bezpłatne dla ofiar przemocy w rodzinie, bo w Polsce jest bardzo dużo miejsc, one są źle rozlokowane, ale jest dużo miejsc, które są bezpłatne dla ofiar przemocy w rodzinie, więc może to być bezpieczne miejsce schronienia, może to być wsparcie finansowe także przez pewien czas po to, żeby stanąć na nogi. Ale przede wszystkim, to jest najważniejsze, proponujemy wsparcie psychologiczne i prawne, czyli mówimy tej osobie, jesteśmy tu po to, żebyś stanęła na własnych nogach i umiała sobie poradzić z tą sytuacją. I też powiemy ci i pomożemy ci przejść przez różne procedury prawne, które są niezbędne do tego. A jak często kontakt z Niebieską Linią, ten pierwszy telefon, kończy się na pierwszym telefonie? To znaczy ktoś się pojawia, zgłasza, szuka pomocy, a potem znika. Zdarza się tak? Prawie zawsze. I wyszukacie tej osoby? To jest jeden z mechanizmów, które towarzyszą przemocy w rodzinie, że osoby, które je doznają przemocy, robią krok do przodu i dwa kroki do tyłu, czyli odważają się na to, żeby coś zrobić, po czym się właściwie same wystraszą tego, co zrobiły i tego, jak zareaguje sprawca, który się o tym dowie. Bo cały czas z tyłu głowy kręci się taki scenariusz. Jak się dowie o tym, co ja zrobiłam, to wtedy spotkają mnie jeszcze gorsze konsekwencje. Czyli jeśli w zeszłym roku było ponad 20 tysięcy rozmów na Niebieskiej Linii, waszej Niebieskiej Linii, to w większości przypadków to były zupełnie inne osoby. To są inne osoby, choć także pamiętajmy o tym, że ta osoba, która kiedyś wykonała pierwszy telefon, może za wrócić. Pewien czas wykona ten telefon pierwszy po raz drugi i z dużym prawdopodobieństwem zrobi co najmniej ze dwa kroki w tej sprawie, czyli też zgłosi się do jakiegoś realnego miejsca pomagającego. Bo przez telefon możemy oczywiście udzielać informacji, możemy wspierać, ale ta realna pomoc jest najważniejsza, czyli trzeba się bezpośrednio skontaktować z kimś. Na waszej stronie w internecie są konkretne podpowiedzi dla osób doświadczających przemocy. Na przykład w trakcie interwencji policji zapisz numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu. Nie wystarczy, że te informacje są w policyjnych kartotekach, aktach?
Są albo ich nie ma, ponieważ wszystko zależy od tego, w jaki sposób funkcjonariusze, którzy interweniują, ocenią tą sytuację. Ale też pamiętajmy o tym, funkcjonariuszy jest dużo i dociekanie czasami po latach, wtedy, kiedy jest nam to potrzebne, bo na przykład właśnie trwa sprawa karna, że przed 4 laty była taka interwencja, po pierwsze nie pamiętamy którego dnia, pamiętamy, że może była zima, nie pamiętamy z której komendy rejonowej policji był ten patrol, no a wreszcie gdybyśmy chcieli ich poprosić na świadków tych policjantów, co oni pamiętają z tego zdarzenia, no to już w ogóle nie wiemy, kto to był. Jeśli policjanci odmówili pomocy albo udzielili jej w sposób niewłaściwy, możesz złożyć skargę. To się często zdarza? I co to znaczy niewłaściwa pomoc ze strony policji? Taka pomoc, która skończyła się niewłaściwie dla ofiary, mówię niewłaściwie dla ofiary, to znaczy, że ona nie poczuła się bezpieczna, a być może jeszcze poczuła się albo została realnie jeszcze bardziej zaatakowana, bo sprawca, jeśli policjanci powiedzą, no okej, to czy pan się już uspokoi? On mówi, tak, oczywiście już będę spokojny. Policjanci mówią, no to my już właśnie opuszczamy państwa domostwo. Pan zamyka drzwi na klucz, który chowa do własnej kieszeni, odbiera telefon, mówi okej, to teraz zaczniemy dopiero ze sobą rozmawiać. Odbiera telefon osobie doznającej przemocy. W związku z tym ona już nie ma szansy żeby drugi raz wezwać policję, nie ma szansy uciec z domu, bo już wszystkie drogi ucieczki są zabezpieczone, a sprawca wtedy dopiero zaczyna pozwalać sobie na coraz bardziej eskalujące przemocowe zachowania. To jaka powinna być właściwa interwencja? Co powinni zrobić policjanci w tej konkretnej sytuacji? Najczęściej właściwe interwencje to są te, kiedy się udaje oddzielić sprawcę od ofiary na czas krótki lub dłuższy. Krótki to chociażby taki, że na kilka godzin ten sprawca jest zabierany do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Czasami na kilkanaście albo nawet na 72 godziny. Potem być może jest także zatrzymywany. Albo są wydawane jakieś środki zakazu zbliżania się do osób pokrzywdzonych, czy zakazu kontaktowania się z tymi osobami. Czyli osoby pokrzywdzone zostają same, mają czas na to, żeby zebrać myśli i dowiedzieć się w ogóle, co one w tej sytuacji mogą dalej robić. To jest sytuacja czterech ścian, zamkniętych, ale bywa też tak, że spotykamy się z bliskimi, znajomymi, z rodziną i widzimy, że coś się dzieje, bo ktoś na przykład używa przemocy psychicznej. Jak wtedy powinniśmy reagować? Natychmiast zwrócić uwagę sprawcy na to, że to, co robi, jest niewłaściwe. Zachęcam do tego zwłaszcza w środowiskach takich pracowniczych, ponieważ czymś innym jest jednak rodzina. Tutaj w tej rodzinie dzieją się różne rzeczy i o tym się nawet nie śniło filozofom. Natomiast w sytuacjach, w których jesteśmy ze znajomymi, z grupą kolegów z pracy, najczęściej nie łączą nas z nimi jakieś więzy sięgające kilku pokoleń wstecz i powiedzenie komuś, hej, to, co mówisz i to, co robisz, jest niewłaściwe, jest naprawdę łatwiejsze. Zacznijmy od tego. Ale to zabrzmiało trochę tak, jakby w rodzinie to już jakby sprawa była przegrana i nie ma co na to co jeśli reagować. Jeśli tak zabrzmiało, to chcę powiedzieć, to nie miało tak zabrzmiać. Chciałam tylko powiedzieć, że reakcje w rodzinie mogą być naprawdę bardzo zróżnicowane, ponieważ oczywiście zawsze mówimy, że to, co robisz, jest nie w porządku, ale to, co zrobimy dalej, naprawdę zależy od relacji rodzinnych. Czy to mówi mama do syna, czy też mówi to dziecko do dorosłego. No tutaj jest sporo zależności. Te zależności, które są w grupie dorosłych, są dużo prostsze i naprawdę musimy się jako Polacy uczyć tego, żeby reagować. To jeszcze jedna sytuacja. Ktoś powierza mi swój sekret, swoją tajemnicę, opowiada mi o tym, że doznaje przemocy w domu, ale jednocześnie prosi, żebym nikomu o tym nie mówił. Co robię? 100% osób doznających przemocy w rodzinie o to prosi. Nawet żebym nie mówił. Nawet przychodząc i dzwoniąc do niebieskiej linii, najczęściej jest, to jest takie zdanie wygłaszane, ja pani coś powiem, tylko proszę nikomu o tym nie mówić, albo niech on, ten sprawca, przestanie robić to, co robi, tylko nic nie róbcie. Czyli innymi słowy, to jest takie magiczne myślenie, niech się stanie że cud. Ja wypowiem jakieś słowa, nie będzie żadnego działania, na które by zwrócił uwagę sprawca, a on przestanie robić to, co robił. No to się oczywiście nie zdarzy i warto to zastrzec. Czyli powiedzieć, okej, ja rozumiem, że możesz się bać ujawnienia tej sytuacji, że możesz nie chcieć z różnych powodów, żebym to ja reagowała na tą sytuację. Wiedz tylko, że jeśli sytuacja w mojej ocenie będzie bardzo niebezpieczna, to mimo wszystko podejmę jakieś kroki zmierzające do tego, żeby zapewnić ci bezpieczeństwo. I podejmuję te kroki. Tak. Czy jest taka historia, którą
pani w sobie nosi, którą szczególnie pamięta z lat swojej pracy i swoich doświadczeń, która jakoś szczególnie motywuje panią do działania? Ja na szczęście nie pamiętam tych historii. To jest część warsztatu pracy osób, które zajmują się pomaganiem przemocy w rodzinie. Trzeba te historie oddać komuś innemu. Superwizorowi, nie wiem, warsztatowi swojej pracy. Nie mogę ich nosić w sobie, bo musiałabym z nimi przychodzić do domu. I to się naprawdę udaje? Da się to wyłączyć? Tylko to powoduje, że można w tym obszarze pracować dłużej. Nie pamiętam tych historii, choć pamiętam swoje reakcje emocjonalne na część z tych historii. Część z nich była taka, że ja naprawdę czułam, że jestem bardzo poruszona i czasami mi odbierało to w ogóle możliwość działania, ponieważ mój mózg mówił: ratunku, to jest straszna sytuacja, bo uciekajmy wszyscy, świat się kończy. Ale od tego jest warsztat pracy, żeby za chwilę powiedzieć sobie: okej, ogarniamy to, w każdej sytuacji coś możemy zrobić. Zawsze poruszające jest. Ja rozmawiam często z policjantami, bo ich szkole. I oni mówią: najbardziej poruszające interwencje to te, w których są dzieci, jako osoby doznające przemocy w rodzinie. W związku z tym na pewno te historie, które we mnie zostawały, wiązały się z krzywdą dzieci, bo one w pewien sposób są skazane na swoich rodziców, nawet jeśli ci rodzice są krzywdzicielami, to no, z mężem jednak czy żoną można się rozstać i można nawet potem zapomnieć o tym, że się było związanym z tym człowiekiem. Z rodzicem się tego nie da zrobić, bo to zawsze będzie nasza jedyna mama i jedyny tato. Nawet jeśli krzywdzili, to innych już nie będziemy mieć. A jeśli nie daje się pomóc, to pojawia się bezradność? Znaczy, ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której mogłabym powiedzieć, że się nie daje pomóc. I tak też pracujemy w Niebieskiej Linii, zawsze się daje pomóc. Nie daje się pomóc tylko wtedy, kiedy dochodzi do zabójstwa. Na szczęście w naszej pracy akurat w Niebieskiej Linii takie sytuacje od ponad 20 lat ani razu się nie zdarzyły. I mam nadzieję, że tak pozostanie. Niech tak będzie. Renata Durda była naszym gościem z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy. Niebieska Linia, bardzo dziękuję. Dziękuję. Marcin Zaborski, do zobaczenia.